Hej, siema, ziomy, z tej strony Dave, a oto kolejny odcinek z gry Darkwood z horroru. Chyba muszę wam szybko wytłumaczyć, co tu się dzieje, bo jestem właśnie w pewnym domu przeklętym i były drzwi otwarte. Na pół martwy mężczyzna przyjrzy się. Wygląda na martwego, wciąż jednak rusza się. Skórę ma bladą i suchą, oczodoły, puste, zęby zupełnie czarne. What the fuck? Okej, mogę otworzyć drzwi, no to ciekawe. Halo, halo, kto tu się znajduje? Tak, bo dowiedziałem się, że przecież kuźwa mogę se kliknąć tutaj, tutaj mam wszystko opisane. Tu jest cała fabuła, bo ta gra ma fabułę, tak jak się w poprzednim odcinku zastanawiałem, co mam dalej robić. No to właśnie to mam dalej robić. I robię teraz misję od muzyka, od chłopca. Teraz właśnie pogadałem z nim, był w silosie, czyli tutaj, w tej miejscówce. Musiałem dość spory kawałek przejść, właśnie dlatego cały dzień mi minął. A teraz muszę dać jego rodzicom laurkę, żeby mu pożyczyli... Oh, shit. Żeby mu pożyczyli chyba nowe skrzypce, z tego co mi się wydaje. Więc no cóż, szukamy, jakby tutaj zostawić tą laurkę. What the fuck? Zegarek, wow, ale fajne. Grzybki, krzyczące dzieci. Nie podoba mi się, to już jest 17, muszę szybko będę wracać do domu. Gdzie mam mu to laurkę zostawić? Laurka przygotowana przez muzyka dla jego matki. No dobra. Podłoga wokół szafy jest porysowana. Ktoś musiał ją wielokrotnie przesuwać. No tak, bo tutaj jest, kurde, leży w tej wodzie od dłuższego czasu. Laurkę dajemy. No dobra, chyba laurka dla matki. Bierzemy skrzypce. Dobra, tak, masz laurkę, masz. Dobra, wszystko super, spoko, spoko. Ja już uciekam. Nara, fajnie było spotkać rodziców muzyka, ale trochę tu creepy, więc papa, papa, bye bye, bye bye. Już jest w pół do, więc szybko muszę do swojej chałupy gnać, go, go. Okej, przed czasem w zasadzie dotarę do swojego domu, więc może pozabijam sobie jeszcze jakieś potworki, jeżeli są wokół mojej chaty. O, jak najbardziej. Patrzcie, pistolecik w ogóle jest super w tej grze, tak naprawdę. Mało dziabie, ale fajna broń dystansowa, więc bym sobie go troszeczkę poużywał. Chociaż szybko się w zasadzie zużywa, więc nie jest aż taką dobrą au bronią. Wow, o, szlak. What the fuck, skąd tutaj tyle tych psów? Nie. A, what? No to super. Guwa, kurde. Au, nie. O, w dupę jeża, umrę jak mnie dziabnął jeszcze raz. I umarłem, brawo, no cóż. Okej, okay, noc nadal jest, z tego co widzę, kurde. Zdążyłem zebrać tam to mięso? Oczywiście, że kuźwa nie zdążyłem. Man. Albo jednak zdążyłem, tylko wypadło mi przy śmierci. No dobra, wszystko jasne. Niedługo level, właśnie dlatego sobie zabijam potworki. No i dobra, już się zrobiła noc, więc szybciutko. Przetrwujemy, że tak to ujmę. Wow, to będzie po prostu najlepsza noc na świecie, bo nie mam nawet drewna. Po prostu ustawiam sobie pułapkę na środku drzwi i udaje, że to są moje drzwi. What? Zgasło mi właśnie światło. A to czemu tak? What the fuck? Okej, okay, nic nie widzę. What? Au. Czemu? A, tu mam pułapkę, nie mogę przejść. Au, dziabie mnie. Au. What the fuck? Nie, ciemność mnie dziabie. Tego jeszcze nigdy nie widziałem w życiu. Ja pierdzielę. O, minęło. Albo i nie. Coś się w ogóle odwala. A, drzwi mi się otworzyły. Dope. Podziękuję. O, to tak to działa. Muszę je odstraszać światłem, te potwory. O kurde, dobra, rozumiem. I pies tutaj mi wpierdicza się do środka właśnie. Kuźwa nie umie rozwalać jednej rzeczy, tylko po kolei mi wszystko próbuje rozdupczyć w tym domu. What? Nie widział mnie? What the fuck? Aha, rozwalił, ale mnie nie widział. No dobra, super. No, kuźwa mać, w dupę jeża, won. Au, sio. Kuźwa duchy głupie, No wow, umarłem, no cóż, niestety. To była ciężka noc. Nie dostaniemy za to hajsiwa reputacji. Ale co mi tam. Okej, okay, sprzedałem wszystko i zasuwamy od razu do Piotrka. Wiem gdzie jest, jest w kościele, w ruinach kościołu. Więc lecimy od razu. O, słyszę go, słyszę, halo, Piotruś. O, siemanko, Piotruś, ciągle go nazywam Piotruś. To jest kuźwa muzyk. Chłopak przestaje grać i spuszcza głowę, unikając wzroku. Pokaż przedmiot, skrzypce, jej. O jejku, udało się padu to skrzypce mojej mamy. Ale piękne. Mama ci cieszyła się z laurki? Dobrze się czuje? Chłopiec przygląda się skrzypcom z zapartym tchem. Teraz mogę złożyć wizytę mojej pięknej pani. Zagram jej serenadę. Ciekawe. Odwiedzi mnie pan jeszcze u rodziców? Skoro pożyczyli panu skrzypce, na pewno już się na mnie nie gniewają. Okej, wizytę lekarza. Nowy wpis w dzienniku. Okej. Jest wewnątrz wraku pociągu. Doktor srutu pierdutu. No dobra, chyba to wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Plotku i kliknąłem. Okej, dał mi kasztaniaka. Dzieciak wręcza mi jakiś przedmiot. Zrobiłem to dla pana. Okej. Dobra, wszystko. Czyli teraz niby powinniśmy pójść do wraku... Tutaj, wraku pociągu. Ale do wraku pociągu poszedłem wcześniej i przez przypadek udało mi się zgadnąć kod, więc co teraz? Wait, guys. O, właśnie. W jego domu znalazłem też ludzika z kasztanów. Wszystko się łączy. Okej, wydaje mi się, że teraz muszę pójść... Przydałoby się pójść naokoło. Może jeszcze zdążę i musiałbym pójść do zejścia do podziemi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, kurde, sprawdźmy. Ryzyk, fizyk, go, go. O, kuźwa, jak to? Dwa potwory naraz mnie atakują. Nie, w dupę, jeża, zwierza, Jesus Christ. Au, nie mam kondycji. Jest,
jest, udało mi się. Nie dziabnął mnie jeszcze raz. O kurde, dobra. Tu jest jeszcze ten zębacz. Tylko gdzie on jest? O, tutaj jest. Jest, jest, jest. Siema, siema, stary. Jit! Nice, nice, nice. Został w mordę. O kuźwa. Bieg, 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 bieg. Tak, niech się sfajczy. Fajczył się? O, sfajczył się. O, tak. Tak, dobra, szybko, wracam do domu. Tak, jestem blisko, go, go, go. Bo możliwe, że będę miał kolejny level. Super. O, tak, mam. O, kolejny level, jest. Fuck yeah. Tak, tak, tak. No dobra. Chyba któryś z tych skillów, albo kameleon, albo adrenalina. Nie jestem tutaj pewien, jak bliski śmierci muszę być, żeby być silniejszym. To jest moje pytanko. A tutaj będę mógł stać się niewidzialny. Kolejny sposób na uciekanie przed wrogami. Ale może wolę siłę. Wezmę siłę, niech będzie super. Będzie super, okej. Okay. Wszystko. O, i nie mogę kolejnych poziomów już brać. A, i nie było wizji. Ale jajca. Faktycznie, nie ma już expa. Dobra, super. Ho, ho, jedną rzecz już skończyliśmy. Dobra, dobra, to lecimy od razu tam. Lecimy od razu tam, gdzie mieliśmy lecieć. Go, go, go. O, what the fuck? Ale tu grzybów. What the heck? Co jest? Gdzie żeby dotarł? No, dotarłem od drugiej strony do tego domu. What the fuck? Co to? O kurde, jakieś grzybowe grzybulce. What? Ale dziwne dźwięki. What the fuck? Widzę normalny, a teraz zniszczony traktor. Dziwne, co tu się dzieje? Halo, w kiblu? O, kuźwa, pełno tu jest tego dziwnego grzyba. What? Ale jajca, ale tripy. O kurde. Wow. Nic tam tak naprawdę w środku nie ma. Wow, wszystko jest rozwalone. O, klucz. Klucz do spalonego domu. O, what? Dwutygodnik dla młodzieży. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe. Płomyk 20. No dobra, spoczko. Dziwne, bo wydawało mi się, że kiedyś jak tutaj byłem, potrzebuję klucza. Otworzyłem. Okej, okay, super, super, super. Wydawało mi się, że jak kiedyś tutaj byłem, to przecież jacyś ludzie tutaj rozmawiali w środku, w tym domu. O, i nie mogłem tędy wejść. Czy tak? Wait, czekajcie, czy ja naprawdę już wyszłem z drugiej strony? Tak mi się przynajmniej wydaje. Jestem z drugiej strony? Jestem z drugiej strony, ale super. No dobra, to co, od razu idziemy do, kurde, zejścia do podziemi? Kurde, kurde, dobra, idę, idę. Nieważne, nieważne, idę, idę już. Idę, ale jestem podjarany. Ach, moja piękna, stara kryjóweczka. Super, super, tak se wrócić i powspominać. Powinienem zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy. Droga powrotna może być niemożliwa. What the fuck? O, shit, man. Ale gówno. Kurwa. Szlak, no nie wierzę, że muszę... O, kuźwa. A, muszę się teraz wracać do chałupy. O, why? Why did you do this to me, game? Ach, dobra, wrócę się do chałupy i powrócę tutaj i widzimy się za chwilkę. Okej, okay, ziomy, już jestem. O, musiałem jeszcze jedną noc przetrwać, jak widzicie, jest 10 już i wziąłem sobie tyle rzeczy. Możecie sobie teraz zapauzować i sprawdzić, jakie rzeczy mam. Wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowany i kurde, już będę szedł. Już nie będę, kurde, zmieniał swoich ekwipunków, będę się zastanawiał nieskończoność ilość czasu, czy naprawdę się dobrze przygotowałem. Po prostu idźmy. Schodzimy do podziemi. Okej, okay, co tu się, kurde, wyprawia? Ale tutaj dawno byłem, ludzie, wow, faktycznie. O, jest, jest, jest doktor. Nadal mi się nie podoba w ogóle to miejsce, ale dobra, doktor. Tak właśnie wygląda. Już go widziałem. Idziemy. O, idziemy. O, kuźwa, idziemy. A, ale się cykam. O, kurwa, ale to będzie zło. Zamknięte. To moja jedyna droga ucieczki. Bez klucza nie uda mi się ich otworzyć. Poproś doktora, by użył klucza. Obejrzyj, uchwytuj. Poproś, żeby użył klucza. O, kurde, otwiera. Jak to w ogóle możliwe? Otwiera. Co za kolo. Okej, okay, jesteśmy. Ucieka mi? Halo, stój, gdzie biegniesz? Nie uciekaj. Aha, nie mogę mu nic zrobić. No dobra, kurde, ty sobie tam możesz biegać ile chcesz, a ja sobie będę powoli eksplorował. No dobra, flary, srutu pierdutu, ale oczywiście mam pełny ekwipunek, więc nic za bardzo nie będę mógł nowego zebrać na razie. Chyba, że później znajdę jakieś miejsce do przetrzymywania swoich rzeczy, mam nadzieję. Podobno, też sobie troszeczkę czytałem o tej grze, jak byłem taki zagubiony, to ta lokacja jest jeszcze trudniejsza niż poprzednia. To super. Z ogromnego korzenia sączy się powoli biała maść, która jakby kierowana jakąś niewidzialną siłą płynie wzdłuż korytarza. Okej, okay, dziwne, dziwne rzeczy. O, dobra, doktorek na mnie jednak czeka. Już myślałem, że sobie poszedł. What? What the fuck? What? 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 Nie mogę z nim pogadać. Halo? Mężczyzna, rozmawiaj. What the fuck? Oho, to jest koleś. Czy was coś nie pogięło? Podchodząc do rumowiska, potykam się o jakiś przedmiot. What the fuck? Wow. Dziwny, miękki przedmiot. Tunel zawalił się niedawno. Sterczące z gruzów metalowe elementy zbrojenia nie zdążyły się jeszcze pordzewieć. Gdy wytężam wzrok, zauważam sylwetkę leżącego człowieka. Postać zrywa się gwałtownie, jakby przebudzona z głębokiego snu. Kto idzie? Słyszę słaby, nienaturalny, zniekształcony męski głos. Ty jesteś jednym z nich? Mężczyzna próbuje się podnieść bez skutku. Widzę tylko, jak rozpaczliwie miota kończynami. Wygląda, jakby był przyklejony plecami do ziemi. Nie, proszę. Gdy zbliżam się, przebiera nerwowo nogami, jakby próbował się wycofać.
głąb zawalonego tunelu. Ja nic nie zrobiłem, błagam. Chciałem tylko przejść, wrócić do rodziny. Drzewo zablokowało jedyną drogę wyjścia, jedyną ścieżkę do domu. Ogromne, mówiące drzewo. Błagałem je, by pozwoliło mi przejść, ale ono nie słuchało. Mówiło coś, ale nie potrafiłem go zrozumieć. Przyszliśmy więc tutaj. Mężczyzna wspiera się na rękach z ogromnym wysiłkiem, próbuje się wyprostować, ale chyba coś trzyma go za plecy i kark. Nie mogę wstać. Opadł ciężko na gruz i zamilkł. Jego dłonie zaciśnęły się w pięść. Moja głowa boli. Przyłożył sobie rękę do czoła i wymacał dziwne wgłębienie nad lewą brwią. Zamarł. Co to? Mężczyzna ostrożnie włożył palec wskazujący w otwór na czole. Zagotygotała mu powieka. Kamyczek. What the fuck? Usłyszałem jakby po pękającą skorupę jajka. Czoło pod naporem dłoni delikatnie się ugięło. Nieznajomy wepnął w otwór drugi palec. Z rany wydrysnęła gęsta maść. Słyszę chrupięcie czaszki. Ale ohyda, ale obrzydliwe, Jesus Christ. Mały kamyczek. Mężczyzna wyjmuje ociekującą, bezwarną mazią palce z otworu na czole. Coś w nich trzyma, jakiś okrągły obiekt. To dlatego. Bierze zamach lewą ręką i rzuca wyjęty z czaszki obiektem w moją stronę. Mała, nieforemna kula odbija się od mojego ramienia i upada mi pod nogi. O, obrzydliwe. Kula, what? Ktoś do niego strzelił? Kula od pistoletu. What the fuck? To mnie uśpiło. Dostał kulkę. Głowa mężczyzny opada bez życia na betonową podłogę zniszczonego tunelu i nieruchomieje. Nagle za plecy słyszę trzask pancernych drzwi, oddalające się kroki. To doktor. Uciekł sobie. Dobra, kurde. Gamon jeden. Na drzwiach widnieje duży napis. Strefa zamknięta. Creepy. Trup, przeszukaj. Zepsuty grzyb. Brak miejsca w ekwipunku. Zadziwiały żelazny dzwonek. Wow, okej. Okay. Ciekawe. I pochodnia oczywiście, bo nie mogę sobie kurde wziąć. Mam swoją wojskową latarkę. Raczej jest lepsza niż jakieś tam pochodnie. Błot, ścieki. O kurde. O, what the fuck. Wolałbym jednak nie wchodzić do wody, jakby się tak dało. Chciałem tylko przejść. Wrócić do rodziny. Okej, okay, kolejny koleś. Widzę, że wciapciany w ścianę. Kurde, jak ja mam tutaj przejść? Tędy chyba nie. Chyba nie tędy, kurde. Chyba tędy muszę przejść. Go, go, go. Ale się męczę, jak biegnę przez tą wodę. Jesus Christ. Okej. Okay. Chyba muszę teraz iść w prawo, chociaż tam też coś widzę. Dobra, idziemy w prawo. O, widzę światło. Światło, światło. What the fuck? Nie, co to? O kurde, chciałem tylko przejść. Zmień baterię. The fuck was that? O kuźwa, ale się obsrałem. Jesus, ja pierdacze. O, gra chciała, żebym to zobaczył. Jakie dupne potworzyska. Aż odjęło mi kurde mowę. O, jakieś światełko. Coś tu się dzieje. What the fuck? Czy to jest oko? Nie. What the... O kuźwa, co się dzieje? Narośle przyjrzy się. Miękki organizm wyrastający spod ziemi. Ale ohyda, Jesus Christ. To jakieś dziwne organiczne narośle. Czy to nie jest czasami pułapka? Wygląda kurde jak pułapka. Zdychaj. Nie, dobra, nie była chyba pułapka. Kolejny koleś. Ciało. Błyszczący kamień. Wow. Przywiązany do drewnianego krzyżyka. Modlili się, kurde, chcieli wyjść. Wysuszone ciało jakiegoś człowieka, sama skóra i kości porośnięte korzeniami. Zaskakująco dobrze zakonserwowane. W czole ma mały otwór, leży tu prawdopodobnie ponad 2 lata. Dużo. Kiedy ja wyjdę, kurde, z tych podziemi? Już mam dosyć. O, tak? Wyjście? Wykrakałem. To się wykrakałem w dobry sposób. To jak się wtedy mówi? Nie wiem. Ciekawe, gdzie teraz będziemy. Rozdział drugi. What? Ale super. Rozdział drugi. Ciekawe, ile jest rozdziałów. Jesus, jak mi długo zajęło przejście pierwszego rozdziału. Bagna. Nowy wpis w dzienniku. Kryjówka. Ale dźwięki. What the fuck? Ale creepy. Mokradła! O kurde, ja pierdacze. Uszkodzona sprężyna, przyjrzyj się. Zepsuta sprężynka. Uszkodzona sprężarka do napełniania buty i wysokociśnieniowym tlenem. Prawdopodobnie da się ją naprawić. Napraw. What? O kurde, dalsza część, kurde, gry. The fuck? Skrzynia, przyjrzyj się. Skrzynia pokryta dziwną, czarną, organiczną powłoką. Nie dam rady jej otworzyć, dopóki nie pozbędę się tej substancji. Prawdopodobnie ogniem będę musiał się tego pozbyć. Czy to jest moja kryjówka? Serio? What the fuck? Jak ja mam tutaj set, kurde? Tutaj mam dziurę w ogóle dupną. Wow, super. Przerdzewiałe butle tlenowe nie nadają się do użytku. Okej, okay, mamy tutaj agregacik, trupix. The fuck? Wow, mapa jest nieaktualna. Chodzi sprzed 2 lat, od tamtej pory las znacząco się zmienił. Co więcej, jest mocno zniszczona i niewiele potrafię z niej odczytać. Myślę jednak, że uda mi się wyznaczyć pozycję chaty obok wysypiska oraz wioski z drzewem. Dużo wpisów. Okej, okay, opis tutaj, kurde, miejsc i lokacji. Dobra, spoko. O kuźwa, znowu.
wyglądał, to coś. Kurde, nie wiem, co to jest. Potrzebuję od razu, tak, stołu do tworzenia rzeczy, oczywiście. I pieca, na przykład. Chociaż piec już się w ogóle nie przyda raczej. Ale okej. Okay. Gdzie by baby, kurde, stolik? O, jest crafting tutaj. Otwieraj, kuźwa, drzwi. Gamoniu. Dobra, nice. Uch, piąty poziom, wszystko spoczko. Dobra. Okej, mogę sobie w końcu wszystko wciepnąć do skrzynki. Oczywiście czas leci, nie mam teraz czasu się zastanawiać, co mam robić. Okej, wezmę sobie na razie tyle i niech będzie. Wszystko zeksploruję dookoła i zaraz wrócę. Mniej więcej wszystko pozbierałem, teraz idziemy sobie zeksplorować przynajmniej kawałek tej krainy. What the fuck, wioska. Chata w pobliżu złowiska. Kuźwa, co tu się dzieje? Dobra, idę na dół, bo widzę, że tu jest malutko miejsca, to może coś tutaj będzie ciekawego. Mhm, widzę, że wszędzie oczywiście też będzie woda. To oczywiście super, po prostu zarąbista informacja dla mnie. Nawet nie chcę wiedzieć, jakie w tym poziomie już się potwory czają. Wolałbym unikać teraz tej starć, gdyż w zasadzie level już zdobyłem maksymalny, więc i tak nie są mi potrzebne żadne mięska. Okej, pierwsza lokacja, ruina. Ciekawe, co będzie w środku. Holy Jesus! Chyba to nie był mój najlepszy pomysł. Holy fuck, ale wyrąbało. Prawdopodobnie mogę zebrać najpierw te beczki. Well, shit! No dobra, niech będzie, że... No cóż. Okej, przynajmniej całkiem spoczko rzeczki w skrzynce. What the fuck? Co to jest? The fuck? A, what the fuck? Nie! Ach, korzenie! Jesus! Co? Ale mnie truje. Okej, umarłem. A to było dziwne. Nie wiem, czy ten korzeń mnie działał, czy to dlatego, że po prostu wlazłem w grzyba. Ciekawe. I odzyskać twoje ekwipunki, na szczęście byłem blisko domu. No, błyszczący kamyczek. Ha, tak po prostu na ziemi leżał. Okej, czyli nie podchodzi do tych drzew. O kuźwa, grzybowy koleś, o kuźwa. A, Jesus, stary, przestań. O, nie! Wow, uff. Ale miałem farta. Wdepłem w pułapkę, ale on na szczęście wybuchł przed czasem. Ale miałem farta, ja dupie. Kolejny błyszczący kamień, a to ciekawe. Muszę chodzić ostrożnie, bo cały czas praktycznie wdeptuję w kurde w grzyby trujące. Co nie jest oczywiście spoko. What the fuck? Holy shit. Halo, ciało, przyjrzyj się. Całe ciało porośnięte z korzeniami. Z ust trupa wystaje martwa jaszczurka. Sądząc po wypchniętych policzkach i szyi w gardle, znajduje się ich tam więcej. O kuźwa, dobra, super. Dzięki za te bardzo przydatne informacje. What the fuck? Co to? O kurde, o w dupę jeża, co to jest? Au. What the fuck? O, a jak się na to nie patrzę, to mnie nie dziabie. A sprytne. Zabieramy wszystkie przedmioty, oczywiście mam pełny ekwipunek, super. Wracam do domku już. O, okej, ziomy, na dzisiaj mi wystarczy tych emocji. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, tutaj skończymy. Fajnie, bagna, wydaje mi się, że kolejny będzie ostatnim już odcinkiem z Darkwood. Wreszcie jakaś seria się kończy, bo te serie już się za długie robiły, tak, bo będę sobie eksplorował pomiędzy odcinkami, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jak co, to zostawcie ocenę, komentarz i subskrypcję na tym kanale po więcej takich fajnych odcineczków jak ten i do następnego, ziomy, bye!